Andrzej Żurom-Żuromski przed ważeniem MMA VIP. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Jak samopoczucie, jak forma? Bywało lepiej, ale mam nadzieję, że jutro będzie najlepszy dzień i będzie wygrana. Właśnie, poprzednia walka, no nie pomyśli. Teraz zmiana trenera. Kto cię teraz trenuje? Jest to tutaj... O Jezu, Andrzej nie trenował, on nie trenował i on tylko się opala. Dobra, bo to widzisz. Wiesz co, no tam różnie bywało, bo Rafał akurat wyjechał do Gdańska, potem do Żyrardowa i nasze drogi się rozeszły po prostu, nie to, że prywatnie, jak nam ktoś zarzuca, tylko po prostu nie był w Warszawie. Więc zmieniłem trenera, obecnie Paweł Kłak, czyli trener Maćka Słęckiego, Legia Warszawa Fight Club, Miekson, czyli Mieszko Maciejewski, przygotowuje obecnie Janka Błachowicza do KSW, to jest parter. Byłem tak samo w Gdyni u Tomka Laski, Ring Riders, to ma wiedzieć, to wie, bardzo poważny klub tam w Gdyni. No i takich paru trenerów tam się przewijało, tak samo Patryk Małecki, no to jest typowy kickboxer, więc trochę kopane treningi, więc starałem się troszkę wynosić różnych rzeczy, no i też jak byłem na słynnym obozie z Rafałem Jackiewiczem, tam troszkę się pouczyli, był Przemysław Saleta, Mariusz Wach, no i było bardzo sympatycznie, coś tam myślę, że to zaowocuje. Andrzej, mając na uwadze poprzednią walkę, zapytam wprost, czy odrobione są lekcje parteru? Wiesz, to też lekcje parteru to wiesz, że się ludzie uczą całymi latami. To nie można powiedzieć, że są odrobione, ale na pewno jestem bardziej przygotowany niż wtedy to było zrobione i mam nadzieję, że teraz pokażę w walce z Tomkiem, chociaż nastawiamy się głównie na walkę w stójce, bo tak jak Tomek powiedział, on za bardzo się ta rzecz nie lubi. Dobrze. Zobaczysz, się zrabiał, ty! No, z Jackiewiczem wiadomo, nie tak jak tutaj mamy takiego pana jednego, to jest po prostu jebnięty trener, ale pozytywnie. Z Rafałem cały czas są kurę do kazywanki, ale myślę, że jutro Kazik poniesie straszną lekcję pokory. Nie można się... Z trenerem nie można się nudzić. Z Rafałem się nie można nudzić, ale wspólnie mieszkać pod wspólnym dachem, to na pewno nie da się wytrzymać. Da się spać? No, że, powiem ci, że ciężko się da spać, jak się jest parę pokoi dalej i dwa piętra niżej. Ja byłem z nim, to był dwa piętra wyżej, to był problem ze spaniem. Dobrze, posłuchaj, z Tomaszem Cikiem macie podobne warunki fizyczne, nastawiacie się na stójkę. Tomasz Cik swoją poprzednią walkę przegrał, no dosyć szybko. Też w parterze, dosyć szybko. Też w parterze, ja prawie dotrwałem do trzeciej rundy. Tomka Pudzianowski, Krystian wiedział, co zrobił, po prostu ubił go szybciutko, no i tyle. A zobaczymy, jak to będzie. No, Tomek tam jakieś ma problemy zdrowotne, ja też tam delikatnie coś ostatnio, i ten COVID mi zepsuł plany troszeczkę, ale mam nadzieję, że ta wydolność, no wszystko się okaże w oktagonie, bo możemy dużo gadać, a zobaczymy tak naprawdę w oktagonie. Tak jest, jeżeli jest praca wykonana, jutro czekamy na efekty, życzymy wygranej. Tak samo pozdrawiam twoich tu sympatyków, wszystkiego dobrego, kto ma wiedzieć, ten wie, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.